Hejka wszystkim, z tej strony Mocny, czyli Tata Marcin. Dzisiaj Train Fever, seria strategiczna, bez mocnej. I jak ostatnio było zakończone na tym, aby ten pociąg numer 1 dojechał jeszcze do stacji w miasteczku Light-on-Sea, żebyśmy mieli trochę tej kasy na budowę linii tramwajowej w miasteczku Rothwell. O ile się nie mylę, to było miasteczko Rothwell. Rothwell, tak. Dobrze. Zaraz będzie. Dostaniemy jakąś kasę. Dobra. Dużo nam za eksploatację. Jeszcze nam nie zabrało za eksploatację taboru całego, infrastruktury. No to 224 tysiące, które mamy, powinny wystarczyć na budowę jakiejś linii w Rothwell. Zacznijmy coś takiego w ten sposób. Zróbmy sobie taki przystanek Pętelkę przy dworcu kolejowym. Super, w tej grze modelowanie terenu po wybudowaniu czegokolwiek, czy torów, czy stacji, czy przystanku takiego, zajezdni, bardzo ładnie to podnosi, przekształca teren. Dobrze, pociągniemy tak. Tu widać, że tu jest mieszkalne. Tu chyba jest jakiś przemysł. Tu na pewno jest przemysł. A tu wygląda jak na komercję jakąś. Dobrze, ale pojedziemy sobie tak. Nie jedziemy do końca tędy, tylko pojedziemy tą dróżką. Troszkę zetniemy, przytniemy tą linię. Nie będziemy jej bardzo wydłużać. Może w przyszłości tutaj albo sobie ją rozbudujemy jako tramwajową, albo jakąś linię autobusową puścimy tu. Może tu się rozrośnie miasteczko, aż połączy się tutaj. Będą rozbudowywać tą drogę. Jakieś domy powstaną, czy może właśnie przemysł. To może tędy puścimy linię autobusową. Na razie poprowadźmy tu do tej dzielnicy przemysłowej tramwaj. Zróbmy sobie też taką ładną pętelkę gdzieś tu. Tutaj niestety aż tyle miejsca nie ma, chociaż fajne tutaj taka przerwa między tymi budynkami, ale za mała, żeby zrobić pętelkę. To robimy na końcu drogi. O tak. I tory dalej. Dobrze, tu już są. Tory są połączone. I teraz tak. Czy prowadzić tutaj? Jakby tutaj zrobić też taką pętelkę, byłoby fajnie. Może wtedy. Niestety, ale tu nie ma miejsca. Mimo że nie ma budynków, to występuje kolizja z innym obiektem, z tymi takimi drzewkami, że niby park czy coś takiego. I niestety, ale wszędzie trzeba byłoby coś wyburzyć. Strasznie drogie to burzenie czegokolwiek. 173 tysiące koszt wyburzenia takich drzewek, takiego parku. 652 tysiące za wyburzenie budynku. Zdecydowanie jest to poza opłacalnością jakąś tory tramwajowe. Dobra. Czyli może na razie nie puszczajmy tutaj żadnego połączenia, nie róbmy im. Tylko niech tramwaj wraca tędy. Na razie będziemy mieć tylko z dzielnicą przemysłową. Chciałbym tu przystanek zrobić może jakoś, ale nie chcę też, żeby tramwaj aż tu zakręcał. Czy ta linia jest taka długa? No nic. Na razie może to tam będzie miejsce, dobudujemy. Na razie tak. A postawmy przystanki na trasie. I o, może tak. Najpierw sobie zajezdnię zbudujmy tramwajową. Gdzie ją postawić? Na uboczu.
Jak tu się będzie miasteczko rozrastało, gdzie ją dobrze zrobić? Może tu? Niech sobie tu będzie zajezdnia. W dzielnicy przemysłowej. Na obrzeżach miasta. I jeszcze trzeba ją połączyć z linią tramwajową. Torami. Dobrze, i przystanki, przystanki, przystanki. Będzie jechał stąd. Tramwaj tutaj. Może tu. Dla tych tutaj na rogu. Nie ma pokazanego obszaru, jaki obejmuje przystanek. Ale myślę, że coś takiego. Może tu. Tu po skręcie. Teraz już tutaj. Tu jest ten z pętelką. I myślę, że niepotrzebny jest tutaj pomiędzy tymi. Ale jak będzie wracał, to może gdzieś tu zrobić. Dla tych budynków. Ale w drodze powrotnej, bo ten na pewno obejmuje. Postawmy tak. Teraz tu przed skrzyżowaniem. Ciekawe, czy obejmie te. I tutaj już dla mieszkańców. Tu. Tu. I przed pętelką. Zróbmy tutaj jakiś troszkę blisko siebie, ale akurat co dla mieszkańców to może być. Dobrze, na pętelkę zawija i tędy. To tak w jedną stronę. Chyba, że jakoś w drugą stronę mógłby jechać, czyli że tu. Tu zawija na pętelce i jedzie tędy, tu. Dobrze, to może jakaś alternatywa na za chwilę, ale na razie po tym puśćmy tramwaj. Trzeba najpierw nową linię stworzyć na tym torowisku. Gdzie może zaczynać? Może niech początek będzie tu. Że niech to będzie początek, a nie przy dworcu kolejowym. Tylko tak bliżej niby, że zajezdni. Chociaż to prawdopodobnie nie ma żadnego znaczenia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 przystanków. Nie, 12, tak? 12. 12 przystanków na linii. Dobra. Wszystko jest. Jeszcze nie będę odpalać, tylko sobie kupię, żeby mieć za co. Aha. Mamy rok 1857. Na razie jeden tramwaj dostępny. Jest to tramwaj konny. Pierwszy pojazd szynowy, służący do komunikacji miejskiej. Zaprzęgany w jednego lub dwa konie. 5 pasażerów. 15 km na godzinę. Koszty eksploatacji 5000 rocznie. A rzućmy sobie szybko okiem, jak dla porównania z autobusem to wygląda. Gdzie mamy zajezdnię? Tutaj. Czy otworzy się drugie okno? Nie mogą być dwa, ale tak, dyliżans 6000 droższy w utrzymaniu i też 5 pasażerów, troszkę szybszy. Troszkę szybszy. Dobra. Ale na przyszłość, jak będą może lepsze tramwaje, na pewno będzie to sprawniejszy rodzaj komunikacji. Kup. Wybierz linię. Linia numer 1. Dobrze. I dajmy start. Niech on sobie wyjedzie, żebyśmy mieli 50 tysięcy, bo jeden tramwaj kosztuje 50 tysięcy. Nie chcę naraz puszczać. Chciałem w jakimś odstępie. Przyspieszmy, żeby ten odjechał troszkę. Tramwaj. O, już nie ma kasy na drugi tramwaj. Trzeba poczekać. Sprawdźmy przychody linii. Super. Wszystko na plus. Bardzo ładnie zarabiają pociągi. 302 tysiące.
całej linii. Ups. Koszty eksploatacji obcięły zyski. Troszkę na minusie jesteśmy aktualnie. Zobaczmy, jak tam na trasie te pociągi. O, dużo pasażerów tutaj na przystanku. Nie mogę podglądnąć. Prawdopodobnie trzeba byłoby tu dodać jakiś pojazd dla którejś linii. Zyski są. Może linia 2, tak? Bo są tylko dwa dyliżanse. Ale zaraz trzeba byłoby zobaczyć. Chciałbym kupić tramwaj, ale. Dobrze, zamknijmy. Zobaczmy, czy to linia 2 jest tak oblegana. Nadal nie mogę sprawdzić podglądu. Teraz. No jak to? Dlaczego? Przekliknąć? Aha. 14 pasażerów na linii numer 2. Pokaż podgląd linii. Linia 2 jest koloru zielonego. Linia 2, czyli to będzie tutaj linia 2. No nic, czyli chyba na linii numer 2, ale na razie i tak nie ma w ogóle środków. Pierwsze co, może kupię na linię tą autobusową numer 2, bo na razie jakiejś frekwencji na tramwajowej nie ma. Tu się pojawił ktoś, jeden pasażer. 102 tysiące, 23. Dobrze, przejdźmy tam do miasteczka. Lista pojazdów, linia numer 2. Podgląd linii. Dobrze. Zajezd nie jest tu. Kup pojazd, dyliżans 20 tysięcy. O, jest już w ogóle. Pokaż linia numer 2. Dobrze. W którym miejscu się pojawił? Czy się wetknie gdzieś między pojazdy? Przystanek numer 1. Dobrze. Nie jest tak blisko. Linia prowadzi tędy, więc poprzedni pojazd jest tutaj. A tu w ogóle było ile pojazdów? Teraz w tej chwili będą 3, tak? No, to jeszcze jeden pewno mógłby nawet być spokojnie. Wróćmy do tramwajów. Kasa jest. Trzeba szybko kupić drugi. Kup. Linia numer 5, tramwajowa jedyna. Dobra. Saldo. Na razie największe straty są dla pojazdu 9, który przewozi ropę. Ale tu są duże zyski za ropę. Jest to na pewno... O, teraz. No, spowodowane tym, że jeszcze nie dotarł. Mimo, że odległość nie jest duża. Tak trochę potrzebuje czasu, żeby dojechać. Tu nie było dwóch pojazdów. Przepraszam, tu jedzie drugi. Ok, zapełniony. Zapełnione cztery beczułki. Cztery baryłki. Już oczekuje 8. Czyli spokojnie. Tu można jeszcze jeden pojazd. Prawdopodobnie będzie miał z czym jeździć. Wóz towarowy, ropa. Kup. Wybierz linię. Linia numer 4. Dobra, wyjechał. Trzeba go zawrócić od razu, bo domyślnie nie wiem, czemu jedzie do miejsca wyładunku zamiast załadunku. Dobra, wracaj. Jedź tam, gdzie trzeba się załadować. Przyspieszamy.
Jakie fajne tu było. Ta ikonka baryłek zmieniła się. Nie ikonka, tylko ta wizualizacja baryłek zmieniła się w całą cysternę. Produkcja 25, czyli maksymalna produkcja. Dziękujemy szybom naftowym za sprawne wydobycie, efektywne. Gdzie te powozy? Tu jedzie. O, jest ZAM OIL. Czyli 8 baryłek, tak? Kiedy jest 8 baryłek, mamy ładną taką cysternę. Może nawet jeszcze jeden tu by się przydało może zrobić. Może jakoś by to hulało. O, już są dwie jeszcze, czyli w sumie 10. Ten weźmie 4. Zanim przyjedzie ten pojazd. Dobrze, spokojnie można zrobić. Nawet jak będą jechać za sobą, niczym to nie będzie przeszkadzać. Ropa, dobrze, kup. A właśnie, zanim wyjedzie linia 4, zanim wyjedzie, to i tak będzie jechał w odległości, bo muszę go zawrócić. Pojedzie nie tam, gdzie trzeba. Dobrze, zawracamy. Poprzedni pojazd zakupiony jest już tu. W tej chwili największe ujemne saldo, tramwaj numer 1. Jeszcze nie zaczęli jeździć, jeszcze się nie dowiedzieli o korzyściach z linii tramwajowej. Ktoś tu jest już. Dobrze. Pasażer jest. Na stacji kolejowej 49. Na stacji tramwajowej tutaj 3, 5, jest frekwencja 6, 2. Elegancko. Szkoda, że na pętelkach nikogo nie ma. Czyżbym źle jednak usytuowane były. O, jakieś rozwija się tu dzielnica przemysłowa, miasteczko się rozwija. W tej chwili Rothwell ma 231 mieszkańców. Eksploatacja linii przez ludzi, przez mieszkańców byłoby ładniej. Chociaż pewno to chodzi też o przyjezdnych. 39%. Co to jest plusik? Nie wiem, co to za plusik. Wyświetla, jeśli używany grunt rośnie lub maleje. Prawdopodobnie sklepy rosną. Komercyjna dzielnica. Jest na pętelce. 3 pasażerów oczekuje. Myślę, że może nawet tramwaj kupimy nowy. O, 50. Przed chwilą chyba było, coś mi się tak wydawało. Poczekajmy. Kup. Bierz linię. Linia 5, wyjeżdżaj, hulaj, zarabiaj. Tramwaj 1. Oh yeah. Jest nowy dyliżans, znaczy pojazd drogowy, nie tramwaj. Jest nowy pojazd drogowy pasażerski. Zaraz podgłębiemy. Co to jest, tramwaj? Nie, to nie jest w tysiącach. Myślałem, że 1000, ale to tylko 114. Na plus, ale niewiele. Dobrze, tramwaj 2. O, ten ma w tysiącach. 7000 zarobił. Koszty eksploatacji 4. Tramwaj numer 3. No nie ma co patrzeć, bo na razie on jest. On jest tutaj. Dopiero wyjechał za jezdni. Jego pierwszy przystanek.
a najbliżej jest ten. O, ten pojazd nie zabrał. Przewozi wszystkich. Znaczy, brak miejsc w pojeździe. Dobrze, 5. Pojazd numer 12. Dobra, już zarobił. Nie zdążył nawet. Pojazd numer 9. Dobra, niepotrzebne, to niepotrzebne. To niepotrzebne. Pociąg, zobaczmy. Znowu oczekuje na wolną drogę. Miankę można byłoby tą powiększyć. Tak coś mówiłem wcześniej też. Albo zrobić nową. Znaczy jeszcze jedną. Jak to by najlepiej zrobić? No wydaje się, że byłoby troszkę tak niezbyt elegancko, jakby tak co chwila mijanki, ale jakby tą wydłużyć, to zawsze jakoś ciekawiej. Musimy poczekać na pociągi, aż przejadą, a zobaczmy, jak wygląda obłożenie tej linii numer 2. To jest jeden. Jest jeden. Linia numer 2 jest w tą stronę. 4 pasażerów. Ojejku. Jeden. Tu będzie zielona. 4. Tutaj nie w tą stronę. To nie w tą stronę. Tylko linia numer 1. A linii numer 1 też są. Też troszkę obłożone. Jeden, 5 pasażerów. A na tym przystanku, podwójnym takim, 6-3. Może teraz na numer, na linię pierwszą może. Linię numer 1. Może trzeba byłoby jednak zwiększyć. Jeden, tu już jedzie. Żółty. Linia numer 1 zabrał, ale ktoś oczekuje. Tutaj są pojazdy. Jeden. Linia numer 1, 3 pasażerów, a to jest obsługujący, którą. A, to nic nie dało, bo linia numer 2. Bo mógł być pełny. Tu jest linia numer 1. Dobrze zabrał. To może jednak nie. Jakoś to może będą te pojazdy obsługiwać. Chociaż tu 6 po obsłużeniu przez pojazd. 6. A zaraz ten obsłuży. Zobaczmy tylko, czy się przesiądą, czy nikt nie będzie wysiadał. Ojejku. No to co? A może kupimy i na tą, i na tą. Pojazd. A właśnie, pojawił się nowy pojazd. Tylko jest szybszy, zdecydowanie szybszy. 25 km na godzinę. I ponad dwa razy większe koszty eksploatacji. Może na razie bym w niego nie inwestował, bo tylko o jednego pasażera więcej może wziąć. A będzie zakłócać. I tak nie będzie mógł rozwinąć tej prędkości, jeżeli będą się poruszać te stare pojazdy też, które są wolniejsze. Także kupujemy ten dyliżans na linię numer 1 i na linię numer 2 drugi. Dobrze, jest 2 pojazdy nowe. I jeszcze chciałbym może usprawnić tą linię kolejową. Ponieważ tu dużo pasażerów korzysta i w jednym miasteczku na stacji, i w drugim na stacji, cały czas jest. Zwolnijmy troszkę. Easy, easy. Dużo pasażerów linii tramwajowej mamy. Szybko się rozwinęła linia tramwajowa. Gdzie są te tramwaje? Jeden jest tu. Drugi nie dostrzegam. Drugi tu. Kupujemy. Wybierz linię. Dawaj.
Trzy tramwaje na linii. Nie, cztery już. Cztery, cztery. Pomyliłem się. Cztery już będą. Ale linia nawet oblegana. Cały czas 11 oczekuje. Nie ma kto obsłużyć przystanku. Najbliższy tramwaj tutaj. Pewno zapełniony już. Tutaj na przystanku tłok. 14 pasażerów. Oj, 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 mocny. Przeoczyłeś rozwój linii. Znaczy jej zainteresowanie tą linią. Dziewiętnastu pasażerów pozostało po odjeździe pociągu. 24 pasażerów. Najlepiej pasowałoby, aby jeździły większe składy. Dostępny nowy pojazd. Niestety pociąg. Nie wagon. Wagony. Tutaj powiększymy. Wagony pasażerskie. Na razie tylko ten jeden dostępny. A co to za pojawiła się lokomotywa? 45. Niewiele szybsza. Za to na pewno o 30 tysięcy rocznie droższa w utrzymaniu. Jakoś nie jestem przekonany, aby w nią inwestować, jeżeli tylko 5 km na godzinę szybsza jest. Najbardziej by mi pasowało, aby były nowe wagony o większej pojemności pasażerów. Dodamy sobie po wagoniku. Jeszcze te tory wydłużę. O prędkości, łuk o prędkości tak 80 gdzieś. Pojazd w drodze. Jeszcze nie. No jedź, resz. Dobrze. Zatrzymajmy, bo miałem coś zrobić i przez to wszystko. A, już zabrał. No, ale do zajezdni, niech jedzie. Tu szybciutko zróbmy to. Nie, jeszcze tutaj. Kawałeczek. Tory. Budujemy tu. Jest. Tu. Jest. Semafory. Tu jest. Tu jest. I jeszcze w połowie. Mniej więcej w połowie. Okidoki. Chyba zrobione. Dobrze. I tutaj dorzućmy wagonik. Kup pociąg. Pasażerski kup. Dobra, wyjeżdżaj. Wybierz linię 3. Jest 46 pasażerów. A teraz pociąg 2, numer 2, zabiera 30 na pokład. All on board. Przyspieszmy jego wjazd na stację. Szybko, szybko zabiera. Gdzie jest pociąg następny? Ło! Wow. Nikogo nie ma. O, w tę stronę nie jedzie żaden.
30 wsiadło, zostało 17 na stacji. Ale niestety szybko tu pociąg nie nadjedzie. Ojejku, szybko, dynamicznie się tu wszystko zmienia. Bardzo fajnie zainteresowanie linią numer 2, 18 pasażerów. Super. Super, chcę jeździć, ale nie ma co obsługiwać, tak? Jeszcze się okaże, że może dobrze by było zrobić szybszy pojazd. Ale to wtedy wszystkie trzeba byłoby wymienić na linii. Linia numer 1. Tak, najbardziej oblegana jest tamten przystanek. Pozostałe na linii numer 1, no to tak sobie. Do ogarnięcia przez te pojazdy. Spróbujmy zrobić coś takiego, że wymienimy sobie na wymiana pojazdów. Wymienimy sobie na te lepsze, szybsze. Wymień automatycznie, wybierz pojazd. Ten nowy i wymień automatycznie po 25. Dobra. Teraz zobaczmy na linii. Dwa wymienione. Podgląd. Proszę, tu już jeździ nowy. Ok. No to dzięki za oglądanie. W tym odcinku to na tyle. W następnym będziemy to wszystko ogarniać. Może na pewno przydałoby się linię kolejową jeszcze bardziej rozbudować. Już następne miasto objąć. Prawdopodobnie Lutterworth. Chciałbym coś takiego właśnie, aby zbudować do kolejnego miasta linię kolejową. Czy będzie na to kasa? Jakoś pomału trzeba będzie to zorganizować. Może przez powiększenie składów pociągów do 5 wagoników, tak jak tam. Coś się pomyśli. A na tą chwilę dzięki. Jeszcze raz, hejka, do zobaczenia.